Moi drodzy, my jesteśmy w Łodzi. Idziemy powolutku do miejsca, gdzie będą produkowane nasze skarbonki. Czyli uruchomimy taśmę, powiemy, czy jakość się zgadza. Teraz idziemy wśród tektury, czyli ogromny, wielki magazyn. Ale to po raz kolejny Storenzo nam robi no, rzecz absolutnie jakościowo najwyższej klasy. Te puszki mają wytrzymać chociażby dzisiejszą pogodę. Czyli śnieg, deszcz, mróz nic nie zrobi, słońce tylko polepszy sytuację. Ale muszą wytrzymać, bo zapełniają się szybko i to, co było w zeszłym roku, czyli w ostatnim finale, to w tym roku jeszcze, pokazało, że bardzo dużo wolontariuszy musiało iść do sztabu po kolejną puszkę, bo mieli pełną, nabitą. Tak bardzo nas ludzie wspierali podczas naszej zbiórki. Musimy się poruszać specjalnymi chodnikami. To tak jest zorganizowane całe życie magazynowe. Ale tu musimy dbać o bezpieczeństwo, żeby pojazdy, które nadjeżdżają, ze wszelkich stron mogą nadjechać, nie spowodowały żadnej kolizji. No i powoli, moi drodzy, zbliżamy się do placu działania. Czyli tam, gdzie maszyna, tam, gdzie przycisk, tam, gdzie guzik i tam, gdzie wszystko ruszy. Dzień dobry. I mam dużą jeszcze też, tak? Świetnie, duża jest też bardzo ładna. To dla dzidzi te. Te na stacjonarne. Specjalna puszeczka, tak zwana stacjonarna, w takich miejscach, gdzie po prostu stoi od wcześniej, przed finałem, w czasie finału i po finale. Troszeczkę większa. Też liczymy na to, że się będzie dobrze zapełniała. Dziękuję bardzo. To cała załoga, która póki jeszcze jest spokojnie, możemy sobie zrobić fotę, ale to dzięki tym ludziom także te skarbonki powstają. I jeszcze raz podkreślam, jakość jest niesamowita. Proszę Państwa, orkiestra gra już 25 lat, a my jako firma produkujemy skarbonki i wspieramy przez to orkiestrę już po raz 19. Przyznaję, że policzyliśmy, że wracamy z produkcją skarbonek po 13 latach do Łodzi. Tym bardziej miło mi, że możemy, proszę Państwa, dzisiaj rozpocząć proces produkcji 180 tysięcy skarbonek dla Wielkiej Orkiestry. Proszę Państwa, skarbonki będą produkowane na najnowocześniejszej tego typu maszynie w Polsce. Mam nadzieję, że Jurek zatwierdzisz jakość tej skarbonki, że będzie ona odpowiadała tym najwyższym standardom orkiestry i że będzie też się oczywiście podobała wizualnie. Po raz 25 będziemy grali i 120 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce będzie miało takie skarbonki. Uwaga, nie tylko w całej Polsce, a więc będziemy grali na całym świecie. Będziemy grali tam wszędzie, gdzie Polacy są, gdzie Polacy chcą być ze sobą. Austria, Australia, Niemcy, USA, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Belgia, Chiny, Japonia, Gruzja, Wielka Brytania, Islandia, Hiszpania. A mam jeszcze zapytania, moi drodzy, z Nowej Zelandii i z Filipin. Czyli okazuje się, że tam, gdzie polski duch, tam czujemy, że możemy coś zrobić dla innych. Wszędzie tam będziemy mieli cząstkę Polski w postaci tych pięknych skarbonek. Słuchajcie, to jest puszka, wzór tej puszki, który mogłem obejrzeć. Wszystkie kolory się bardzo zgadzają. Wszystko to, co zaprojektowaliśmy my, bo nie mamy żadnej agencji. Robię to ja i moja ekipa grafików. Wszystkie kolory się zgadzają. Zobaczcie, ile tego jest, jaki natłok, ale wszystko do siebie pasuje i wszystko wygląda bardzo pięknie. Puszka jest sztywna, puszka się świetnie składa, puszka będzie miała trzy banderole dla zabezpieczenia jej. Puszkę, tak prawdę mówiąc, można otworzyć palcem, ale nikt tego nie robi. Wszyscy, którzy zbierają, świetnie wypełniają swoją rolę. Po prostu to jest piękna zbiórka uczciwych ludzi. A więc uwaga, ruszamy z maszyną, żebym nie pomylił kolorów. Dwa razy ten. I rozpoczynamy druk puszek dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I raz, i dwa, i dwa. Słyszycie? Trochę ospale, ruszyła maszyna, ale zasuwają już pierwsze puszki. Maszyna ruszyła. Dziękujemy bardzo, jesteśmy w Łodzi. Piękne puszki za moment będą schodziły z tej maszyny, a my musimy je wysłać do 1700 sztabów.
nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W wielu krajach ktoś otworzy paczkę, a w tej paczce będą bardzo kolorowe nasze piękne puszki. I maszyna ruszyła, jak słyszeliście, troszeczkę o spale, ale to naprawdę najnowocześniejsza maszyna, ma rytm, no nie ma, że taki raperski. I zaraz stąd już będą gotowe puszki, które są już wycięte, gotowe do przekazywania do nas. U nas na magazynach UPS-u będziemy je pakowali i wysyłali do wszystkich sztabów. 24 finały za nami, 25 przed nami i wszędzie puszki produkowane przez dzisiaj Storenzo. Pamiętajcie o tym, że jak otwieracie puszkę po swojemu, to w tym momencie niszczycie całe te tutaj otwieracze, wtedy widać, że jest ona otwierana. I to jest najprostsze zabezpieczenie na tak zwany zatrzask. Tutaj mamy na każdej puszce miejsca do nalepienia takiej specjalnej tasiemki. Po trzy takie tasiemki będziemy wręczali, każdy sztab będzie miał. Tutaj na wierzchu będzie numer identyfikatora, taki sam z numerem, który ma osoba zbierająca. I z taką puszką zaczynamy miły dzień. Myślę, że niedziela 15 stycznia będzie naprawdę fantastycznym dniem. Akceptuję. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Niech następna puszka stoi tam na półeczce i mówi o tym, że najlepszy produkt właśnie stąd wyszedł. I moi drodzy, pozdrawiamy wszystkich naszych oglądających. Jesteśmy w Łodzi. Jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie ruszyła machina, która produkuje 150 tysięcy najpiękniejszych naszych tekturowych skarbonek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oto załoga, oto pani prezydent, oto my wszyscy Polacy, którzy zapraszamy was do wspólnego grania. Siema! Siema! Siema!